Siemanko, siemanko. Witam w kolejnym odcinku. W tym odcinku będę rozkładał gumowe maty, takie dosyć twarde, na podłodze tutaj w garażu. Kumpel dał mi cynk, że właśnie Halfordzi wyprzedają je za połowę cenę, bo w normalnej cenie bym po prostu nie zdecydował się na ich zakup, tym bardziej, że nie wiem, jak to się będzie sprawować. Zobaczmy jeszcze, czy w tym momencie w Halfordzie mają wyprzedaż tych mat. Tak, ciągle mają wyprzedaż. Ja kupiłem tych paczek 14. Jedna paczka wygląda tak, składa się z 6 elementów. Jak naciskam palcem, to wydaje się to takie dosyć twarde. Chciałbym większość tej powierzchni tutaj pokryć tymi matami. Dziwnym zbiegiem okoliczności Sylwia mi coś tam zaczęła zagadywać o linki do TRX-u. Ona kiedyś trenowała ten TRX, więc powiedziałem jej, przecież będziemy mieli maty, będziesz mogła sobie spokojnie w garażu też trenować, więc no ciekawe. Jeszcze muszę pozamiatać tutaj. Normalnie rozpadaje. Dobra, pozamiatałem. Myślę, że zacznę od lewej strony i pójdę po prostu wzdłuż linii do samego końca. I później, jak będę dokładał elementy do tej strony, to zacznę po prostu docinać. I tyle. Więc potrzebuję jeszcze kosę. Potrzebuję coś do przecinania tych mat. Teraz nawet mi się jakoś na tą matę. Zajebiście. Przecinam brzeg. No i zajebiście. Ta mata będzie dotąd. Tutaj mam taki kącik, gdzie czasami spawam lub szlifuję. Na tym się zakończy. Tutaj od kompresora w lewo pójdę dalej i będę robił następną linię. No, więc tu mogę już dać zakończenie. Gdzie kosa? Mama mówi, że masz mi dać albo kartę, albo masz mi zapłacić za tej coś tam do TRX-u. Nic nie płacę. Ja mam siana. To jej to powiedz. Uszczerbek. Uszczerbek. Jak sami widzicie, bardzo łatwo się to aplikuje. Mam nadzieję tylko, że no będzie to w miarę trwałe. Spider zwisa. Jomuś. Trzeba go umieścić w jakimś bezpiecznym miejscu. No i teraz pierwszy tutaj. Czyli to jest tak. No ale o co ci chodzi? Ej? No o to, że pierdolnąłeś to byle jak. Ciasto też przyszłeś, gdy miał wniosłeś. Niemożliwe to jest. A, dawaj spokój, popatrz, muszę teraz wszystko wyciągać. Przecież niemożliwe. A, daj. No nie, a młody coś grzebał pewnie. Nic nie umiesz położyć na miejsce. Nie, ja, powiedziałem, że nie ja. Pierdolę. Wiem, że nie ja, to nie ja. Zdwia, to nie ja. Możesz. Że to nie ja. Nie wykończę. Leja nie jestem tego. No. Jak można zamiast cuki, zamiast dyni przynieść cukinię, nie? To wygląda jak pietruszka chyba, nie? Jak było zamarznięte. To będzie na obiad. To idź, to idź. Muszę pracować dzielnie. Ja tam na pewno jestem perfekcjonistą. Tutaj mam taki cienki pasek, więc
wykorzystuję takie kawałki odpadów. Fajnie, że można je też po prostu wykorzystać. Nie ma tego w ogóle w Irlandii. Widzisz, ja ci załatwiłem to. Widzisz, o co mi chodzi? Pieniędzy nie ma na to. Ja mam pieniądze. No, nie wykończysz finansowo. Z torbami pójdziemy. Ostatni element układanki. No i poszło. Najcudowniejsze z tym wszystkim to, że zostały mi maty. Także w miarę tego, jak te maty będą się zużywać, będę sobie po prostu wymieniał na nowe i to jest fajne. Zostało mi 24 kwadraty. Ja malowałem tutaj podłogę dwa razy. Raz po 6 miesiącach, jak postawiłem tą szopkę. Później dużo spawałem, jakieś konstrukcje koło domu się dużo robiło, więc tu no, ta podłoga była strasznie zajechana. Później pomalowałem z powrotem, ale schodzi ta farba. Wjeżdża się samochodem, samochód trochę postoi, później wyjeżdża się na oponach, trochę czasami farby zostaje. Ja miałem bardzo dobrej jakości farby, nie wiem jak to można zrobić jeszcze lepiej. Ja nie wiem, próbuję metodą prób i błędów, tak jak zawsze. Staram się wybierać jak najprostsze rozwiązania i później czasami to działa, czasami nie i tyle. Oczywiście można tańczyć breakdance. No dobra, nie umiem tańczyć breakdance, słuchaj. No to zobaczmy stopkę z motoru. Konus ledwo co sięgam, kurde, nogami na ziemi. No wiadomo, że się uginę pod ciężarem. Pokażę wam. Mam ścieżkę, jak będzie stało, samochody jak będą wjeżdżać, to może się po prostu, mogą się te maty odkształcać. Także to może być jedyny problem. Ogólnie są dosyć solidne, dosyć twarde, także no będziemy widzieć. Zajęło mi to 3 godziny. Robota zrobiona. Ja kiedyś już dawno oglądałem sobie takie różne rozwiązania maty w garażu. Natomiast to było bardzo drogie, ja mam dosyć dużo przestrzeni, pomimo tego, że większość jest pokryta, może nie większość, no ale duża część jest pokryta drewnem. I to były koszty jakieś kosmiczne, tam 300 euro czy 400 euro wychodziło minimum, więc to odpadało. Farba wychodziła taniej. Natomiast dzięki Markowi, właśnie temu mojemu ziomeczkowi, dzięki Marek dał mi właśnie cynka, że można je kupić za połowę ceny, no i to już się wtedy kalkuluje. Dla ludzi, którzy mieszkają w Irlandii, Halford dzisiaj sprawdzałem, ciągle są dostępne. Można sobie sprawdzić floor mat do garażu i tyle. Życzę wam dużo zdrowia, miłości, szczęścia, radości i do następnego razu, hej!